wybuch, młoda laska, samochody, wybuch. A jeśli muszę coś dodać, 5 lat po wydarzeniach z ostatniej części, Transformery nie są już mile widziane na Ziemi. Muszą się ukrywać. Wygląda na to, że rząd chce unicestwić wszystkie, czy to Decepticony, czy Autoboty. Gdy biedny mechanik znajduje złomowatego Optimusa Prime'a, trafia na celowniki rządu i złych robotów. Wybuch, młoda laska, samochody, wybuch. To jeden z tych filmów, dla których warto wybrać się do IMAX-a. Irene Kruger po raz trzeci dostarczył ten sam scenariusz, a Michael Bay po raz kolejny udowadnia, że lepiej nie dawać mu do ręki broni ani zapałek. Dzieci nie powinny się nimi bawić. Bay jest też odpowiedzialny za największą aktorską kompromitację w karierze Stanleya Tucciego. John Turturro z pierwszej trylogii bije go na głowę. Nicola Peltz jest dość ładna, ale samochody i transformery są ładniejsze. Mark Wahlberg jest Markiem Wahlbergiem, którego znamy i lubimy, choć trudno uwierzyć, że ten mięśniak jest wynalazcą. Nowa zła maszyna, Lockwood, jest przekozakiem i najjaśniejszym punktem filmu. Jatka jest satysfakcjonująca, choć tradycyjnie często trudno powiedzieć, kto bije się z kim, jaka część odpada i co właśnie wybucha. Sceny akcji na statku są potwornie nudne, a gdy akcja przenosi się do Chin, robi się kompletnie niedorzecznie. Bay za każdym razem podnosi poprzeczkę, tym razem do 165 minut, czyli poza granicę ludzkiej i robociej wytrzymałości. Niestety, ale film jest o godzinę za długi, przez co staje się okrucieństwem nie do przyjęcia. Spytajcie w kinie, czy da się kupić za pół ceny bilet na pół seansu. Wtedy będzie warto. O dwóch poprzednich częściach Transformers nie potrafię powiedzieć nic więcej poza tym, że bawiłem się na nich dobrze. Pewnie pamiętam nieco więcej ze zdecydowanie najprzyjemniejszej pierwszej. Teraz po raz czwarty dostajemy to samo. Czy jestem zadowolony z efektu? Nie do końca. Czy już nie mogę się doczekać następnej części? Oczywiście.